Tytuł kursu: elementy przekazu reklamowego. Moduł: strategia reklamowa. Tytuł wideokastu: nadawca przekazu reklamowego. Jednym z istotnych elementów w przygotowywaniu przekazu reklamowego jest odpowiedni dobór bohatera. Dlaczego tak ważny dla twórców reklam jest wiarygodny nadawca? Ma on bowiem potwierdzać jakość przedstawianego produktu oraz zachęcać do jego kupna. Przekłada się on na wiarygodność przekazu reklamowego. Jeżeli konsument uzna, że może zaufać przekazowi reklamowemu, to z całą pewnością zechce go kupić. Wiarygodny bohater to taki, który posiada wiedzę na dany temat, jest ekspertem w danej dziedzinie. Wyróżniamy dwa typy osób wiarygodnych w przekazie reklamowym: eksperta i przeciętnego konsumenta. Nasz ekspert w reklamie musi zachowywać się w sposób, który ma świadczyć o posiadanej przez niego specjalistycznej wiedzy. Język nadawcy powinien być zrozumiały dla jego odbiorcy, ale koniecznie specjalistyczny, co ma wskazywać na wykształcenie bohatera. Z kolei przeciętny konsument to osoba z dużym doświadczeniem, posługuje się językiem potocznym. Jest wiarygodny, ponieważ był lub jest użytkownikiem danego produktu. Według badań Centrum Badania Opinii Społecznej dotyczących prestiżu zawodów, lekarz znajduje się w pierwszej dziesiątce. Dlatego tak często ten zawód wykorzystywany jest w reklamach. Lekarz według opinii społecznej jest wiarygodny, a produkty przez niego reklamowane darzone są większym zaufaniem. Należy jednak pamiętać, że w większości przypadków lekarze, którzy reklamują leki, są w rzeczywistości aktorami, którzy wykorzystują efekt autorytetu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.